Tegoroczne targi Gamescom pobiły kilka rekordów, m.in. najwięcej odwiedzających czy najwięcej wystawców. A skoro już o wystawcach mowa, to tak jak przy każdej tego typu imprezie, streścimy wam wszystko co istotne i związane z grami MMO oraz multiplayer. Co ciekawego w tym roku pojawiło się w Kolonii i może zainteresować was, zapaleńców online-owej zabawy? Za chwilkę się dowiecie, a na starcie standardowo zachęcamy do suba i dzwonobicia. Dzięki temu będziecie na bieżąco z każdym kolejnym filmem. Zaczynajmy! Najpierw pokrótce najistotniejsze konferencje główne. Na początek Microsoft. Tutaj najbardziej interesującą dla nas wiadomością był trailer i nowa mapa w obrębie PlayerUnknown's Battlegrounds. Tytuł na Xboxa wygląda bardzo dobrze i wcale nie odbiega znacząco od PC-towej wersji, jeżeli chodzi o prezencję. Mapa natomiast tutaj tym razem przyjdzie nam walczyć na pustyni, która z pewnością okaże się świetną alternatywą dla ogranego już pola walki. Nowe zabudowania, nowe tereny, nowe formy zabawy. Oczywiście czekamy. W obrębie tejże marki pojawił się również World of Tanks. Gra na konsolach, czyli m.in. Xboxie, wzbogaci się o sekcję kampanii fabularnych, które będzie można ogrywać samemu lub też w kooperacji. Jeśli zatem szykujecie się na zakup Xboxa One X, to rzecz jasna, na nowej konsoli gra będzie wyglądać jeszcze lepiej i jeszcze efektowniej dzięki nowej łatce. Electronic Arts. Tutaj zaprezentowano nowości do Battlefielda 1 i istotny w jego obrębie zdecydowanie jest nadchodzący tryb Incursions. Dynamiczne walki, mniejsze potyczki i dwie drużyny po 5 graczy wezmą udział w takich starciach. Wobec tego trybu również zmodernizowano system punktowania. Od teraz każdy jeden punkcik stanie się bardzo istotny w naszym końcowym wyniku. Nie obyło się również bez pokazu jednej z lokacji w obrębie rozszerzenia W imię Cara. W obrębie samego EA nie mogło zabraknąć również Battlefronta 2. Cóż, nowy trailer, nowe gameplaye. Ogólnie rzecz ujmując, jest na co czekać, o ile pierwsza wersja przypadła wam do gustu, a teraz liczycie na rozwinięcie takiego modelu zabawy. Walka wygląda na jeszcze dynamiczniejszą. Zaprezentowano też zapis z walki statków kosmicznych, a to kolejna ciekawostka, która sprawia, że na myśl o nowych Star Wars Battlefront warto zacierać ręce. Ubisoft. Kolejna wielka firma, a w niej, no niestety, niewiele. Dla nas najistotniejszy jest chyba The Crew 2, nowa produkcja, która ma zastąpić aktualnie mimo wszystko najlepszego racing MMO. Odsłona ta zaoferuje nam jednak coś więcej niż tylko samochody. Pojawią się motocykle, motorówki oraz samoloty, a zabawa nabierze koloru w każdej płaszczyźnie. Musicie mieć jednak na uwadze, że nowa odsłona stawia na zręcznościową zabawę, która z realizmem ma niewiele wspólnego. Większa efektowność, mniejsze oddanie rzeczywistości. Premiera zapowiedziana została na 16 marca 2018 roku na PC-tach, PS4 i Xbox. Czymś tam dla nas może pochwalić się również Activision. Tutaj Call of Duty World War II może burzyć krew w żyłach. Trailer zaprezentowany na evencie zobrazował sztab, który zaoferuje zabawę maksymalnie 48 osobom. Rzecz jasna, całość w trybie multiplayer. W obrębie owej rozgrywki zostaniemy przeniesieni na plażę Normandii. Z ciekawych zmian pojawiają się dywizje będące nową formą awansu bohatera. Dodatkowo same bronie nie będą ograniczone w żaden sposób i będzie mógł z nich każdy korzystać. Deko inaczej wyglądać będzie sytuacja z umiejętnościami, bo te przypisane zostały do określonych grup. Od 3 listopada sprawdzimy to i wiele, wiele więcej, bo wówczas gra startuje na PC-tach, PS4, no i oczywiście Xboxie. Dla graczy MMO zdecydowanie jednym z większych wydarzeń była konferencja Blizzarda. Overwatch, zacznijmy od niego, bo poza animowanym filmikiem z Mei w roli głównej zapowiedziano nową mapę. Yankertown prezentuje się nadal ciekawie. Australijski klimat, zapach delikatnego steampunku i naprawdę niezły projekt przestrzeni. Tryb dostępny w obrębie tej mapy to rzecz jasna eskorta. Fani Overwatcha, szykujcie się na tą nowość. Ja natomiast zacieram ręce na World of Warcraft i rzecz jasna Shadows of Argus. Ostatnia aktualizacja przed nowym dodatkiem ma być na tyle obszerna i duża, że dostała swoją własną nazwę, co jest nie lada wyczynem w przypadku Blizzarda, jeżeli chodzi właśnie o patche. Gracze przylecą na ojczystą ziemię Draenei. Nowe zadania, nowe wątki związane z dodatkiem Legion. Co tu dużo mówić? Będzie co robić, a mój Warlock już zaczyna rozgrzewkę.
Blizzard to jednak również Heroes of the Storm, a tutaj zapowiedziano Kel'Thuzada, który dołączy do loży bohaterów dostępnych w blizzardowskiej mobie. Pokazano umiejętności, pokazano animacje, pokazano sam proces przenoszenia nowego czempiona do gry. Z perspektywy polskiego gracza wiem natomiast tyle, że możemy liczyć na świetny dubbing. Najmniej natomiast dostało się Hearthstone'owi, a tutaj zobaczyliśmy w zasadzie tylko film animowany pod tytułem Przy kominku. Wspomniano również o rajdach, co w konwencji karcianki może intrygować, ale jeżeli liczyliście na jakieś spektakularne info o Hearthstone'ie w obrębie tych targów, to niestety was zmartwię, musicie poczekać do BlizzConu. No i w tym momencie kończą się więksi producenci, większe marki, a zaczynają pozostałe ciekawostki, które mogą jednak zaintrygować. Gwint od naszego genialnego studia CD Projekt Red to pierwsza perełka. Do gry zostanie wprowadzona pierwsza kampania popularna, która nosi nazwę Wojna Krwi. Mewe, królowa Lyrii i Rivii, stanie się główną bohaterką tej zawartości. Nowe, niekonwencjonalne formy pojedynków ze sztuczną inteligencją, ręcznie rysowana mapa, rekrutacja jednostek w postaci kart. To będziemy robić w trybie single player do rodzimej karcianki. Oprócz tego, jeszcze jako ciekawostkę, należy dodać, że Gwint Master, czyli wydarzenie e-sportowe w obrębie naszej karcianki, zostało ujawnione. W puli nagród mowa nawet o blisko milionie dolarów. Może czas zagrać i przygotować się na eliminację? Star Citizen, gra widmo. Wiemy, że istnieje, wiemy, że obliczenia matematyczne wskazują na premierę w 2023 roku bodajże. Fakty jednak, co do samej prezentacji na targach, są inne. Alfa 3.0 i technologia śledzenia oraz przetwarzania naszej twarzy. W końcu zaprezentowano możliwość lądowania na planetach. Gra z pewnością wygląda imponująco, pytanie tylko kiedy w końcu ją zobaczymy. Sama aktualizacja Alfa zadebiutuje między 4 a 8 września. Zainteresowani powinni polować na darmowe weekendy, które pojawiają się stosunkowo często. Crossout to również interesujący tytuł, postapokaliptyczny, Mad Maxowy, w każdym razie zmotoryzowany shooter. Jeżeli brakuje wam w owej grze zawartości, to należy powiedzieć, że trafi tam nowa frakcja. Większych informacji co prawda nie ma, natomiast robotyczny art pobudza wyobraźnię. Nowa frakcja to jednak również nowe pojazdy, nowe części, nowe opcje budowy naszych maszyn. Jeśli zatem gracie w owy tytuł, to jest na co czekać. W większości natomiast z pewnością miło spoglądamy na Soul Workera. Tak, to ta gra, o którą tak często pytacie i wyszła ona z pierwszym angielskim trailerem. Gameforge chyba faktycznie bierze sobie do serca zapotrzebowanie na taki tytuł w naszych rejonach. Fenomenalna gra, fenomenalna dynamika. To mogę wam powiedzieć, jeżeli chodzi o rozgrywkę w moim wypadku na azjatyckich serwerach. Liczyć więc trzeba wyłącznie na to, że w końcu Gameforge sięgnie po rozum do własnej głowy, a nie po nasze portfele, bo wówczas zabawa będzie dużo, dużo solidniejsza. Arcage. Tytuł przez wielu uwielbiany za swoje szerokie spektrum funkcji. Na Gamescomie pojawiła się zapowiedź wersji 4.0. Dostaniemy Open World Ride Finder, przebudowany system craftingu i wodną arenę na 20 osób. Premiera tej zawartości pod koniec roku, niemniej jednak musicie pamiętać, że nie będzie ona aż tak rewolucyjna i aż tak ogromna, jak w przypadku Arcage 3.0, której premiera miała miejsce jakiś czas temu. Black Desert na konsole? Oj tak, na targach pokazano grywalną wersję na Xboxa i szczerze, jestem tym zajarany na maksa. Black Desert w swojej formie aż prosi się o wsparcie dla konsoli, bo rozgrywka idealnie nadaje się na implementację pod pady. Konsolowcy zatem powinni być zainteresowani, bo Black Desert to w zasadzie naprawdę świetny MMORPG. Crowfall pokazało swój trailer. Cóż, nie zrobił on szału wśród fanów, chociaż prywatnie muszę przyznać, że nie podszedłem do niego aż tak radykalnie, jak to można sobie wyobrazić. Może jestem jakiś inny, ale do mnie trailer prezentujący ową produkcję jakoś tam przemawia. Jest inny, bardzo retro i całkiem dobrze wpisuje się w stylistykę samego tytułu. Jeżeli czekacie na owy tytuł, to zobaczcie owy filmik i sami go ocencie. Ciekawostką okazuje się również War Thunder, do którego wraz z dodatkiem wejdzie rank 6. Oznacza to tyle, że dostaniemy nowe pojazdy, nowe samoloty, nowe środki siania spustoszenia. Dla miłośników, że tak powiem, rzecz obowiązkowa, aby ową produkcję śledzić i wówczas sprawdzić nowe rodzaje broni, jaką przyjdzie nam sterować. Na koniec dwa istotne smaczki. Pierwszym z nich jest definitywnie masa gameplayów z Monster Hunter World. Gierka prezentuje się fenomenalnie i z pewnością trafi do fanów owej serii. Tutaj jednak nie ma co opowiadać. Chwilka gameplayu i rzućcie okiem sami, jak to wszystko się prezentuje. Moim zdaniem walka przede wszystkim robi solidne wrażenie.
Druga rzecz to natomiast Naruto to Boruto Shinobi Strike. Battle Arena w uniwersum Naruto została pokazana na kolejnych gameplayach i powiem wam szczerze, prezentuje się cholernie intrygująco. Walka jest dynamiczna, grafika kanoniczna, a animacje wyglądają miło dla oka. Masa znanych postaci, masa znanych jutsu. Czekamy definitywnie i sprawdzimy najszybciej, jak to tylko możliwe. Walki prezentowane na gameplayach opierają się o przenoszenie flag. Starć między graczami jednak rzecz jasna nie zabraknie. I wówczas będziemy mogli pokazać swoje zdolności w byciu ninja. I to wszystkie co ciekawsze informacje z targów Gamescom. Na co czekacie? Która gierka interesuje Was najbardziej? Dajcie znać w komentarzach i podzielcie się również Waszą opinią na temat tegorocznego Gamescoma. Ja natomiast uciekam i zachęcam do zostawienia lajka oraz suba wraz z dzwoneczkiem. To wszystko. Cześć!